Witam Państwa, szczęść Boże, dzień dobry, witam i pozdrawiam w atmosferze kończącej się pory roku o tytule lato i zbliżającej się jesieni. Już za kilka dni rozpoczniemy nową porę roku, jesień, polską złoto, mam nadzieję jesień, która na pewno wniesie w nasze życie bardzo wiele refleksji, bardzo wiele zadumy, bo to właśnie te liście szeleszczące, bo właśnie już te krótkie dni, te poranki takie nieraz bardzo smutne, bardzo drżyste, bardzo mgliste, to wszystko spowoduje, że troszeczkę zamyślimy się nad swoim życiem, nad sensem swojego życia, nad przemijaniem. Proszę Państwa, to jest bardzo ważne. Nie unikajmy tego rodzaju myśli, nie unikajmy tego rodzaju refleksji, bo one powodują, że nasze życie staje się bardziej takie odpowiedzialne i bardziej dojrzałe. Drodzy Państwo, drodzy telewidzowie, dzisiaj jest 19 września, jest to 25 niedziela zwykła. Wczoraj zakończyliśmy 11 tydzień wychowania, a więc modliliśmy się o to, żebyśmy my, ludzie dorośli, jako wychowawcy młodego pokolenia, żebyśmy właśnie to wychowanie nie tylko realizowali poprzez słowo, czy poprzez jakieś tam uwagi, ale żebyśmy to wychowanie realizowali poprzez swój właściwy przykład, swoje właściwe postępowanie. To jest bardzo, bardzo ważne, jak powiada przysłowie, że słowa uciekają, a przykłady pociągają. My możemy gadać dużo, możemy pouczać, ale właśnie to pouczanie, czy to nasze, przepraszam za określenie, gadanie, jeżeli nie będzie poparte naszym życiem, ono będzie niewiele znaczyło. Dlatego się módlmy się do Chrystusa, módlmy się o to, żebyśmy byli dobrymi, odpowiedzialnymi wychowawcami. No i właśnie dzisiejsza niedziela, jak powiedziałem, 25 niedziela zwykła, jest to 55 dzień środków społecznego przekazu. To właśnie dzisiaj pozdrawiamy wszystkich dziennikarzy, to dzisiaj też bardzo serdecznie pozdrawiamy naszą suwalską telewizję i modlimy się o to, żeby właśnie te środki masowego przekazu, tak zwane mass media, żeby nas informowały o tym, co się dzieje w świecie, żeby nam przekazywały te różnego rodzaju wieści w sposób obiektywny i żeby też w tym przekazywaniu było jak najwięcej radości, jak najwięcej optymizmu i jak najwięcej właśnie tej takiej wersji twórczej, żeby była to wieść, która jest wieścią dobrą. Niech to właśnie będzie w atmosferze dzisiejszego dnia i módlmy się za wszystkie środki przekazu, jak powiedziałem, szczególnie za naszą suwalską telewizję, którą niniejszym jeszcze raz bardzo serdecznie pozdrawiam. Kochani, drodzy Państwo, drodzy telewidzowie, 25, jak powiedziałem, tydzień, zwykły tydzień, rok B i gdy będziemy, bo już gdy byliśmy w kościele, to usłyszymy, ewentualnie usłyszeliśmy słowa Ewangelii według świętego Marka, jak zwykle bardzo proszę o wysłuchanie tychże szacunkiem. Jezus i jego uczniowie przemierzali Galileję, on jednak nie chciał, żeby ktoś o tym wiedział. Pouczał bowiem swoich uczniów i mówił, Syn Człowieczy będzie wydany w ręce ludzi, ci go zabiją, lecz zabity po trzech dniach zmartwychwstanie. Oni jednak nie rozumieli tych słów, a bali się go zapytać. Tak przyszli do Kafarnaum, gdy był już w domu, zapytał ich, o czym to rozprawialiście w drodze. Lecz oni milczeli w drodze, bowiem posprzeszali się między sobą, oto kto jest z nich największy. On usiadł, przywołał 12 i rzekł do nich, jeżeli kto chce być pierwszym, niech będzie ostatnim ze wszystkich i sługą wszystkich. Potem wziął dziecko, postawił je przed nimi, objąwszy je ramionami, rzekł do nich, kto jedno z tych dzieci przyjmie w moje imię, mnie przyjmuje, a kto mnie przyjmuje, nie przyjmuje mnie, lecz przyjmuje tego, który mnie posłał. Kochani, drodzy Państwo, no właśnie dzisiejsza niedziela zwraca uwagę, naszą uwagę na bardzo ważną cnotę w naszym życiu, a mianowicie cnotę pokory. My jesteśmy zadufani, my jesteśmy pyszni, my jesteśmy zarozumiali, my uważamy, żeśmy pozjadali wszystkie rozumy, że jesteśmy najmądrzejsi nie tylko pod suwalskim słońcem, ale w ogóle pod słońcem, pod którym mieszkamy, czy pod którym żyjemy. No właśnie, Ewangelia uczy nas pokory. Zobaczmy, tego rodzaju myślenie nie jest tylko myśleniem naszym. To było myślenie także ludzi, którzy żyli lat temu 2000 i wcześniej. To było też myślenie tych ludzi, którzy towarzyszyli Jezusowi, bo oto właśnie idą apostołowie. Jezusa z nimi nie
nie ma. I Jezus potem, gdy już spotykają się, pyta ich, o czym to rozprawialiście w drodze, czy o czym to rozmawialiście w drodze. Jezus wiedział jako Bóg, że właśnie ta ich rozmowa była na temat bardzo trudny i temat bardzo niebezpieczny. Lecz oni milczeli, zobaczmy, zawstydzili się, poczuli się skrępowani, poczuli się troszeczkę tak, że tak powiem, wytrąceni z tej równowagi doczesnej. Milczeli, bowiem posprzeczali się między sobą. Oto kto z nich jest największy. Właśnie, największy, nie najmniejszy, ale kto jest największy, więc kto jest z nich najmądrzejszy, kto ma największe doświadczenie, jeżeli chodzi o głoszenie Ewangelii, czy kto z nich jest najbliżej Chrystusa, czy kto z nich najdłużej tego Chrystusa zna, kto z nich jest tym, który jest dla Chrystusa takim bardzo oczkiem w głowie. Posprzeczali się, kto z nich jest największy. Bardzo przykry temat. Nie zrozumieli, że ten temat był przykry, bo właśnie milczeli, bo wiedzieli, że Chrystus tego nie pochwala. No właśnie, kochani, cnota pokory. Jest takie powiedzenie, jeżeli chcesz być człowiekiem, który chce być człowiekiem lepszym, to nie konkuruj z innymi, nie patrz na innych, żeby im dorównać albo żeby ich przewyższyć, lecz rób wszystko, żebyś był lepszy od tego swojego człowieka, który był wczoraj. Bądź lepszym od człowieka z dnia wczorajszego. Bądź lepszym. Więc taka konkurencja wewnętrzna. Nie to, że on jest wspaniały, więc muszę też dążyć do tego. Owszem, to jest bardzo ważne, ale proszę Państwa, ta moja pokora, to właśnie moja postawa pokory uczy mnie tego, powinna mnie uczyć tego, że mam walczyć ze sobą. Te swoje słabości, które wczoraj ujawniły się, ja muszę z nimi walczyć. I poprzez tę walkę mam stawać się lepszym. Mam stawać się lepszym, a nie że stawać się lepszym od innego, bo to jest zupełnie, proszę Państwa, co innego. Ja mam stawać się lepszym od siebie, tego z dnia wczorajszego. Kochani, módlmy się o to dzisiaj podczas tego dzisiejszego naszego spotkania i módlmy się podczas tej dzisiejszej niedzieli, jak powiedziałem, 25 niedzieli zwykłej, módlmy się o to, żeby nauka Chrystusa nie poszła w las, ale żeby poszła w nas, żebyśmy byli ludźmi pokornymi, nie tej pokory garbatej, ale właśnie tej pokory na wzór za Chrystusa. Jezu, cichy i pokornego serca, uczyń serca nasze według serca Twojego. Dziękuję bardzo, pozdrawiam serdecznie i wszystkiego najlepszego na nowy wrześniowy tydzień, który zakończy lato i rozpocznie kolejną porę roku, jak powiedziałem, jesień. Zostańcie z Bogiem.